Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o pani profesor Alinie Brodskiej, która żyła w latach 1929-2011. I jej życie chciałbym zamknąć takim mottem: być dobrym dla każdego. Alina Brodska była przede wszystkim wybitnym historykiem literatury, wychowawczynią kilku pokoleń polonistów warszawskich. Oczywiście ludzie z Krakowa również do niej przyjeżdżali, z całej Polski. Miała w sobie jakiś przedziwny magnes, który sprawiał, że ludzie, którzy ją choćby tylko raz spotkali czy przelotnie poznali, już tej znajomości nie zrywali. Alina Brodska, Inka, jak ją nazywaliśmy, miała w sobie taki przedziwny i nietypowy dla polskiego życia akademii zwyczaj, że z każdym, niezależnie od wieku czy stopnia naukowego, przechodziła od razu na ty i tak już zostawało. Te nieformalne związki, przyjaźnie były chyba najważniejsze w jej życiu i w życiu ludzi, którzy mieli szczęście ją spotkać. Chciałem jednak o niej opowiedzieć przede wszystkim jako o wybitnej badaczce literatury polskiej końca XIX i XX wieku, która już od lat studiów na Uniwersytecie Warszawskim, bo od drugiego roku z tych studiów, związała się z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w roku 1950 i z tą instytucją pozostała związana przez 60 lat, czyli do końca życia. Swoją pracę naukową rozpoczęła od doktoratu poświęconego Marii Konopnickiej, który opublikowała w 60 roku. 6 lat później obroniła swoją pracę habilitacyjną poświęconą kryterium realizmu w badaniach literackich. Jednak praca badawcza, naukowa, to był tylko jeden i wcale nie najważniejszy wycinek pracy czy obecności Aliny Brodskiej w Instytucie Badań Literackich. Najważniejsze chyba było jej organizowanie życia naukowego. Była kierowniczką różnych pracowni, przede wszystkim pracowni literatury współczesnej. W późnych latach PRL-u, w roku 1978 roku, podpisała deklarację założycielską Towarzystwa Kursów Naukowych. W tych kursach naukowych udzielała się bardzo aktywnie i, co jest chyba równie ważne, a mniej może ryzykowne czy spektakularne, to był fakt, że od 1979 do 1992 roku kierowała zespołem redakcyjnym Słownika Literatury Polskiej XX wieku. Jest to o tyle ważne, że literatura współczesna jest chyba z jednej strony najłatwiejszym przedmiotem badań, bo hasłanci, jak żartobliwie mówią, autorzy haseł literackich w różnych kompendiach i słownikach żyją, można ich dopytać, można się z nimi skontaktować w takiej czy w innej formie, ale z drugiej strony nie ma dystansu czasowego, więc praca taka słownikowa, encyklopedyczna jest również istotna z tego względu, że porządkuje nam tę wiedzę niejako w procesie jej stawania się. Również ważne jest to, że Alina Brodska wypromowała ponad 20 doktorów,
Wielu z nich to dzisiaj uznani badacze literatury i co ważne, często sytuują się po różnych stronach spektrum politycznych sympatii, o których nie chcę w tym wypadku mówić, bo jestem przekonany, że literatura jest właśnie tym obszarem, który pozwala nam przezwyciężać podziały, polityczną czy ideologiczną polaryzację. Jest tym obszarem ludzkiej aktywności, który łączy raczej ludzi niż dzieli. Na pewno sposób, w jaki pojmowała Alina Brodska literaturę, właśnie ten element łączenia, wydobywania tego, co wspólne w dziełach literackich, to na to zwracała uwagę. Chcę wspomnieć o kilku jej publikacjach, które do tej pory są ważne dla polonistów. Jeden to jest podręcznik Literatura Polska 1918 roku. Drugi to jest książka naukowa, wydana w latach 60., ale ciągle aktualna i ważna. To jest o kryteriach realizmu w badaniach literackich. I trzecia książka, również z lat 60., to jest Pojęcie realizmu w powieści XIX i XX wieku. Wydawałoby się więc, że są to tematy bardzo takie hermetyczne, środowiskowe, ograniczone tylko do specjalistów, ale jednak za tą techniczną wiedzą, za tą kompetencją bardzo szczegółową kryje się życie osoby, która potrafiła wychodzić do ludzi o bardzo różnych poglądach. Ja sam miałem szczęście poznać panią profesor Alinę Brodską zupełnie przypadkowo. Była to dość smutna okoliczność pogrzebu jednej z wybitnych również badaczek literatury romantycznej, Marii Żmigrodzkiej. Ale właśnie ta okazja, wydawałoby się taka przypadkowa, była pretekstem do tego, że potem już spotykaliśmy się dość regularnie, często i dzięki temu poznałem Inkę właśnie jako osobę ciepłą, dobrą, reagującą bardzo żywo na to, co się wokół niej dzieje. Nie kryła oczywiście w rozmowach swoich sympatii, również politycznych i ideologicznych. Wspomniałem jej przynależność, czy wręcz założenie, współzałożenie Towarzystwa Kursów Naukowych, więc od początku była bardzo alergicznie nastawiona do nadużycia ideologicznego literatury. I tutaj chciałbym przy okazji obalić pewien mit, który pokutuje zwłaszcza u publicystów prawicowych, że Instytut Badań Literackich to była taka ostoja marksistowskiej ideologii, indoktrynacji, że publikacje, które powstawały w tym środowisku, były takim narzędziem do zniewalania społeczeństwa polskiego. Jeśli ktoś się zetknął z ludźmi pracującymi w tym Instytucie Badań Literackich, to wie, jak bardzo jest to kłamliwe. No, można dodać, że matka, ukochana matka Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego, Jadwiga Kaczyńska, również pracowała w Instytucie Badań Literackich. Nie należała wprawdzie do tych najbardziej aktywnych, zwłaszcza na pewno nie angażowała się w jakąś działalność opozycyjną. Wręcz przeciwnie, całe jej dokonanie twórcze to jest monografia poświęcona pisarzowi jak najbardziej wpisanemu w okres socrealizmu, Leonowi Kruczkowskiemu. Jednak to nie przeszkadza właśnie prawicowym publicystom, zwłaszcza tym, którzy mają dość mgliste pojęcie o badaniach literackich, żeby rzucać oszczerstwa i kalumnie na to środowisko. Otóż twórczość, a zwłaszcza życie, przede wszystkim życie i działalność Inki, Alini Brodskiej, jest
jaskrawym, zdecydowanym zaprzeczeniem takiego ideologicznego nadużywania historii do doraźnych polemik polityczno-ideologicznych. Więc to życie pozwala nam z optymizmem patrzeć na znaczenie i miejsce literatury w naszym życiu.